Cześć, witam wszystkich. Jest przyszła kolejna paczka. Tutaj znów ze moje hobby. Cóż, zatem więcej będę mówił. Otwieramy ją, zobaczymy, co dokładnie znajduje się w środku. Dobrze, otworzyłem. Co tu jest? Pakunki. Folia. O! Już widzicie, mamy airbrush stencils. Takie bardzo, bardzo przydatne, z tego co widziałem, szablony do malowania nieregularności kolorystycznych. Maski do tego, co właśnie widzicie do góry nogami, ale teraz już jest normalnie. Popatrzcie, co tu mamy. Arado 234B2. Z Hobby 2000. To znaczy, oczywiście, to nie jest ich firmowy model, bo jak zapewne wiecie albo nie, wewnątrz są wyprastki nie byle jakiego, że się tak wyrażę, zawodnika. O, tu jeszcze mam farbę. To jest. No, to jest neutral grey. Do Michela jeszcze. Ale tu właśnie mamy tego AR-234. No, także zajrzymy do pudełka za chwilę. Dobra. Tu jeszcze z tegoż pudełka wyjmę wcześniej swoje dane osobowe. Zobaczmy tego Arado. No, puste. Sam jestem ciekaw. W środku jest Dragon. Od razu mówię, wypraski Dragona, więc nie byle jaki zawodnik. Wypraski dość stare, bodajże 91, 92 rok, ale i tak jest to najlepsze Arado na rynku w tej chwili. No tak, pobieżnie się przyjrzyjmy. Tutaj coś niecoś widać. Czy mają poziom? Widać, że widać po nich wiek, ale nadal jest to całkiem ciekawa propozycja. Tutaj kokpit. Jakoś tam zdetalowany. Nawet nie jakoś. Koła. Tu są koła jeszcze głównego podwozia. Ciekawa maszyna. Model też ciekawy. Instrukcja. O! Mamy nawet elementy fototrawione, ale to chyba do innej wersji, bo tutaj, chociaż nie wiem. To jest jakaś antena radaru, więc chyba jednak nie, chociaż może niektóre będą wykorzystane. Kalki, o proszę, i maski są od razu. O, to ja niepotrzebnie te maski kupowałem. No nic, zobaczymy, które są lepsze. Bo mam też maski tutaj z Edwarda, no ale cóż, spożytkujemy je może w jakiś inny sposób. Dobra. Co to ja? A, no tak, instrukcje. To tak ogólnie wam tu instrukcję pokażę. Tak, tutaj malowanie, no taka dość prosta, przejrzysta. Nie ma tu chyba jakichś większych nieścisłości, niejasności. Mamy dwa samoloty Hauptmana Josefa Reglera z lutego 1945 roku, czyli no, akurat teraz też mamy luty, tylko że już 76, jeśli dobrze liczę, lat później, a żebym się nie wygupił. Tak, 76 lat później.
taki schemat malowania, kanciasty. Tutaj z kolei oberleutnanta samolot Wernera Maffeya, komando Sperling. Tutaj jest październik 1944 roku. Samolot w raczej ciemnych tonacjach. No a to malowanie pudełkowe to chyba jednak jest właśnie to pierwsze, tylko potygowane, że tak powiem, chyba jakimś zimowym kamuflażem. No właśnie, i teraz wam pokazuję jeszcze kalkomanie drukowane przez kartograf, więc jakość bardzo wysoka. I cóż rzec, myślę, że ciekawa propozycja. Chciałbym, żeby ten model trafił na kanał, więc możliwe, że nie twierdzę, że zaraz po Michelu, ale to zobaczymy, może później, ale mam taką nadzieję, jest w planie, żeby go skleić w miarę szybko. No zobaczymy, bo teraz trudno patrzeć daleko w przód. Zawsze trzeba to robić z ostrożnością, a zwłaszcza w takich czasach jak obecny. No to dobrze. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie mnie tutaj. Dziękuję wam za waszą obecność. No i cóż, dzięki, trzymajcie się. Cześć.